Nazywam się Paweł Kosicki. Jestem ambasadorem firmy Fujifilm. Spróbuję pomóc Wam robić lepsze zdjęcia na wakacjach. Jaki aparat wybrać na wakacje? Moim zdaniem najlepszym wyborem jest bezlusterkowy aparat Fujifilm. Choćby jak ten, z którym przemierzam Sycylię. Niewielki X-T30 Mark II. Idealny partner w podróży. Każdy nowy użytkownik aparatu zastanawia się, jak go poprawnie ustawić. Czy ustawić tryb automatyczny, czy może manualny, preselekcja czasu, preselekcja przysłony. Sporo tego wydaje się skomplikowane, ale wcale takie nie jest. Ja wybrałem preselekcję przysłony. Dlaczego? Otóż przysłona odpowiada za głębię ostrości. Odpowiada za to, co i w jakim zakresie jest ostre. Ustawiam przysłonę na obiektywie, a aparat automatycznie dobiera mi czas. Do tego korzystam z automatycznego ustawienia ISO, czyli czułości matrycy. Minimum 160, maksimum 6400. Obraz jest w bardzo dobrej jakości i do tego ustawiam migawkę na poziomie 1/125, żeby uniknąć poruszonych zdjęć. Jeśli idę ulicą, jest dużo światła, skręcam, wchodzę w ciemną uliczkę, aparat automatycznie dobiera mi czułość, zmienia i tym samym unikam zdjęć niedoświetlonych bądź prześwietlonych. Kiedy macie sytuacji, kiedy jest bardzo dużo światła, bardzo silny kontrast, aparaty Fujifilm wyposażone w migawkę elektroniczną pozwalają fotografować w takich trudnych warunkach. Bardzo atrakcyjnych, ale trudnych. Migawka elektroniczna 1/32 sekundy pozwala otworzyć przysłonę maksymalnie i robić zdjęcia w pewnym słońcu w samo południe. Warto jeszcze wspomnieć o bokach, o głębi ostrości. Im bardziej przymykamy przysłonę, 8, 11, 16, tym głębia ostrości staje się większa. Im otwieramy, głębia ostrości staje się mniejsza, czyli płytsza. To się przydaje podczas robienia portretów czy podczas fotografowania atrakcyjnych detali, wtedy, kiedy chcemy, żeby tło było nieostre. Jedną z rzeczy, która może Wam się przydać i która może uatrakcyjnić Wasze fotograficzne zabawy, jest filtr ND, tak zwany szary filtr. Jego zadanie jest proste – ograniczyć ilość światła, która wpada na naszą matrycę. Dlaczego to robimy? Otóż możemy pobawić się w długie ekspozycje. Ustawimy aparat na statywie, założymy filtr ND, najlepiej kiedy jeszcze mamy taki, który pozwala nam zmienić i przyciemniać obraz i wydłużamy ekspozycję. Na początku miejsce. Dla mnie idealnym było wybrzeże skalne, morze, rozbijające się o skały, szary filtr. Ustawiłem ekspozycję na 5-10 sekund. Próbowałem, to zawsze trzeba próbować, zawsze ten efekt się zmienia, w zależności od tego, co nam się bardziej podoba i jaki efekt chcemy końcowy uzyskać. Ważnym jest statyw stabilny, ponieważ zdjęcie musi być ostre. Wszystko, co się nie porusza, pozostaje ostry, natomiast w moim wypadku woda zamieniła się w puch. To, co wyróżnia bezlusterkowe aparaty Fujifilm, to fantastyczne symulacje analogowych filmów. Można za pomocą cyfrowego aparatu uzyskać zdjęcia, które stylistycznie nawiązują do na przykład klasycznych chromów, do negatywów czy czarno-białych akrosów. Jeśli macie wątpliwości, jakiej symulacji użyć, możecie zastosować bracketing i wtedy za naciśnięcie migawki zapisać jednocześnie 3 zdjęcia, stosując jednocześnie 3 symulacje. Thank you.
takie miejsce jak wzgórze, w Ragurze, aż prosi się o to, aby zrobić panoramę. W aparatach Fujifilm robienie panoramy to czysta przyjemność. Funkcja panoramy pozwala połączyć kilkanaście zdjęć i otrzymać obraz o bardzo szerokim polu widzenia. Różni się to jednak tym od zwykłego zdjęcia zrobionego szerokokątnym obiektywem, że możemy zastosować obiektyw o dłuższej ogniskowej, niewielki teleobiektyw. To pozwoli nam widzieć bardzo szeroko, ale jednak w perspektywie teleobiektywu, zbliżyć do siebie plany. To bardzo atrakcyjna alternatywa. Możemy robić zdjęcia pionowo i poziomo, lepiej pionowo, ponieważ mamy większe możliwości do kadrowania naszej długiej panoramy. Idealnym obiektywem, wydaje mi się, to jest kwestia moich doświadczeń, to jest 50 mm, czyli tak zwana 75 w pełnej klatce. To zbliża nam perspektywy i plany i obraz wygląda fantastycznie. A skoro jesteśmy w tak atrakcyjnym miejscu, zróbmy timelapse'a. Czym on jest? Otóż jest to krótki film wideo składający się z obrazów wykonanych w pewnym interwale. Dobór odpowiedniego interwału zależy od dynamiki poruszania się chmur na niebie. Jeśli chcemy, żeby one poruszały się szybko lub wolniej, zmieniamy interwał mniej więcej w zakresie od 1 do 5-10 sekund. Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać i co się dzieje na naszym niebie. Dziś niebo jest dynamiczne, myślę, że 5-sekundowy interwał będzie idealny. Zrobię 200 zdjęć, zajmie nam to 20 minut, a wynikiem będzie 8-sekundowy film wideo, 8-sekundowy timelapse. Odwieczny dylemat. Jaki obiektyw wybrać w naszą podróż, na wakacje? Zmienny ogniskowy? A może stałka? Może ze dwie stałki? Wybór nie jest łatwy. Co kto lubi? Ja osobiście preferuję obiektywy stałoogniskowe. Natomiast gdybym miał jechać w podróż dookoła świata, wziąłbym obiektyw zmiennoogniskowy. Jeden niewielki, myślę, że to jest idealne rozwiązanie. Zawsze pod ręką, nie musimy nic zmieniać, bez względu na warunki, pada śnieg, pada deszcz, jest wietrznie, cokolwiek się dzieje, zawsze mamy odpowiedni obiektyw założony do naszego aparatu. Niewielki 18-55, tak zwany obiektyw kitowy, Fujifilm, sprawdzi się idealnie. Jasność od 2,8 do 4. Ogniskowa 18-55, mały, lekki, metalowy, to idealny wybór.